tam łamie, coś się łamie, ale ciężko chwycić, bo akurat jak się łamie, to kamera nie włączona, zanim się włączy, no to już się połamie i spadnie do wody. W piątek, 10 czerwca, mieliśmy w marynie miłe pożegnanie. Zaraz po północy, to znaczy już w sobotę, wypłynęliśmy. Pierwszy dzień rejsu. Na Strait of Georgia wiatr bardzo słaby i praktycznie cały czas płyniemy na silniku. Na jachcie życie płynie normalnym trybem. Poranna toaleta. Załoga przy pracy. Zbliżamy się do cieśniny Seymour. W tej cieśninie są bardzo silne prądy i trzeba dokładnie wyliczyć czas przepłynięcia. Ty, są już wiry. Bo to wystarczy się znaleźć tam, gdzie ten mały, żeby było bezpieczniej? No czy nie, jeszcze nie? Nie, jeszcze dalej. To jest będzie. Tu jest najbardziej, kiedy najbardziej wirowy, zobacz tutaj, o. No kręci, ładnie kręci tutaj. Tutaj bywają prądy rzędu no, kilkunastu węzłów. No, wtedy ani ruch przepłynąć się nie da. Ale tam już jak tamten mały, już tam jest w miarę równo, bo tam jest no, po prostu jeden nóg. Tam już widać, że jest tam równo. A widzisz tutaj jak wir. Idziemy prosto w wir. Jeszcze chwilę. No to już się robi, wiesz, w ogóle we wszystkie strony ta woda chodzi. No tak, tutaj kręci, bo to wszystko kręci. Tam już wyraźnie widać odcięcie. Równe niebezpieczeństwa w cieśninach, silne prądy albo holowniki ciągnące na długiej linie barki. Bywało tak, że mało doświadczeni żeglarze przecinali linę, no i konsekwencje były. Takie drewienko czasami potrafi spaść do wody. Ptaki mają zadowolenie z tego, ale lepiej nie uderzać. No, zdarzyło mnie się nieraz uderzyć takie drewienko na wodzie. Pierwszego dnia w ciągu ponad 20 godzin żeglugi przepłynęliśmy 116 mil morskich. Następnego dnia przepływamy cieśninę Johnston Strait. Tutaj zwykle wieją bardzo silne zachodnie wiatry. Tym razem płyniemy na wielkim luzie. Gładko i do przodu. Babcia przypięła żagle rakowi. I to nawet na motyla. Po minięciu wyspy Vancouver wychodzimy na otwartą wodę. Wita nas silny przeciwny wiatr i oceaniczna fala. Znowu wchodzimy w cieśniny, tym razem Inside Passage. Kutry rybackie w Inside Passage, szczególnie łowiące, są rzadkim widokiem. Kolejny holownik ciągnący barkę. Trzeba na nie bardzo uważać. W Shearwater deszcz. Nie zachęca do zwiedzania okolicy. Czasami płyniemy bardzo blisko brzegu i można podziwiać przyrodę, zobaczyć co natura stworzyła. Kolejny nocleg w Klemtu. Jest tutaj rezerwat indiański. Żegluga w Inside Passage jest trochę monotonna. Podobne widoki, jedynie pogoda jest zmienna. Czasami większe lub mniejsze zachmurzenie. Czasami widoczność lepsza lub gorsza. I tylko można odliczać mile i patrzeć ślad na kilwaterze. Zbliżamy się do Butte Isle na wyspie Princess Royal.
Po prawej stronie pomostów jest imponujący wodospad, który wypływa z jeziora do cieśniny Princess Royal. Zwolnij, zwolnij troszkę. To fajne. Jest tutaj mała zapora i elektrownia, która generuje prąd z jeziora Beautydale, położonego tuż za miastem. Miejscowość ta powstała w roku 1918 jako osada rybaków, górników i drwali. Początkowo powstała fabryka konserw łososia firmy Western Packers. Później firma ta została kupiona przez Canadian Fishing Company i była prowadzona aż do roku 1950. W szczytowym okresie mieszkało tutaj ponad 400 osób. Obecnie jest to miasto duchów. Ten porośnięty pomost jest fajny na tych palach. I tylko trawą wszystko pokryte. I na miejsce rzeczywiście dzikie. Jak dzika Kanada jest. No nie dzikie, bo ludzie tutaj żyli. Tutaj kilkaset osób żyło, mieszkało, pracowało. Przypływały kutry, statki. Takich miejsc na zachodnim wybrzeżu Kanady jest dużo. Od lat są różne plany odbudowy i zagospodarowania tego miejsca. Ale praktycznie nic się nie dzieje. Tylko wszystko niszczeje. Nie ma komu to rozebrać. Za duże koszty i po co? Taki mały wodospadzik. Można wodę z tego brać. No ale w ogóle są węże, można sobie zatankować wodę, jak ktoś potrzebuje. Przepływają tędy, ale rzadko kiedy zatrzymują się tylko nieliczne małe stateczki pasażerskie, kutry rybackie, jachty motorowe i żaglowe. Halinka Malinka zbiera malinki w tej scenerii. Z tych domów to już raczej nic nie będzie, a to są małe kotydże przygotowane dla turystów, którzy ewentualnie przyjadą. Widok z tego kotydż na zatokę bardzo ładnie wygląda. Tutejszy gospodarz nas oprowadza, pokazuje, co turyści mogą zobaczyć. Można tutaj spędzić czas jak w hotelu. To taka forma hotelu. Eleganckie łóżeczka. I można na mapie świata zobaczyć, gdzie jesteśmy. I następne pokoiki. Ogrzewanie eleganckie, bardzo klasyczne. Wszystko jest, co potrzeba. Powerhouse, czyli elektrownia. Takie olbrzymie turbiny kiedyś produkowały energię elektryczną dla całego miasteczka, bo mieszkało tutaj bardzo dużo ludzi. Z tych całych turbin to tylko ten generatorek pracuje i daje energię potrzebną. Nice dog, nice dog. Opuszczamy to miejsce z wrażeniem jak po odwiedzeniu cmentarza. Jedną z atrakcji jest przygotowywanie jedzenia i wymyślanie, co dzisiaj można spróbować innego. Mniam, 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 paluszki lizać. Arbuzek. Znowu wychodzimy na otwartą wodę. Prawą burtą mijamy Prince Rupert i ostatnią latarnię morską na wodach kanadyjskich. Ketchikan. Jedno z największych miast południowej Alaski. To pierwszy przystanek dla wielu rejsów wszystkimi pływającymi jednostkami. Po prostu tu trzeba się odprawić, wpływając na wody Alaski. Tak też zrobiliśmy i my. Marina? To jest ta miejska, czy? Nie, to jest Thomas Basin. No, miejska, nie miejska, w każdym razie. Thomas Basin? Rano o 8 podpłynęliśmy do pomostu w pobliżu biura odpraw i po wcześniejszym zameldowaniu się przez telefon odprawa poszła dość sprawnie i bez kłopotów. Witamy w Ameryce. Witamy w Stanach Zjednoczonych. Ketchikan. W Ketchikan odprawiają się wszyscy. Małe łódki
i olbrzymie wycieczkowce. Jurek jest tu już kolejny raz, ja natomiast po raz pierwszy i to jest pierwsze miasto w Stanach, jakie zobaczyłam. Maryna miejska i obok pomost dla statków, pier. Niedawno statek zawadził, podrapał się i rozwalił tutaj całe te pomosty i teraz remontują. W czasach, kiedy na Alasce była gorączka złota, Ketchikan powstał poniekąd jako jej efekt. Ciekawa jest uliczka drewniana, wzdłuż której stoją domy zbudowane na palach. Mieściły się tu kiedyś saluny i domy publiczne. To tu szczęśliwi zdobywcy złota tracili złoto często 2/3 swoich zarobków. Te domy zamknięto dopiero w latach 50. Dziś w tych budynkach mieszczą się sklepy z pamiątkami dla turystów. No, atrakcja turystyczna. Creek Street. Wszyscy turyści tutaj przybiegają. Szczególnie ciekawie wygląda, jak ta woda jest bardzo niska, a potem bardzo wysoka. Teraz jest taka średnia. Ketchikan byliśmy przysłowiową chwilę. Po opuszczeniu Ketchikan płyniemy do Petersburga. Przy okazji podziwiamy wspaniałe widoki. Ponieważ do Petersburga mamy ponad 140 mil morskich, kapitan decyduje o zatrzymaniu się w maleńkiej miejscowości Majerszczak. Pływamy do zatoki. Jest pomost. Cumujemy i wita nas wyjątkowy gość. Taki mały piesek. Chwilę później zostajemy zaproszeni na kawę przez załogę Crystal Messenger. Okazało się, że to nie tylko kawa, ale i wspaniały koncert specjalnie dla nas. To wyjątkowe przeżycie. Alaska, mała miejscowość, nawet nie miasto i taki koncert. Dużo rozmawialiśmy, przemili ludzie, bardzo udany wieczór. Następnego dnia o świcie trzeba było ruszać dalej.
ciekawy ten odcinek, bo prowadzi przez bardzo wąskie i płytkie fiordy, więc trzeba było uważać. Zbliżamy się już do samego Petersburga, miasteczka położonego na wyspie Nightcap Island, południowo-wschodniej Alasce. Głównym zajęciem dochodowym tutaj jest rybołówstwo. Widać to po stojących w marynie kutrach rybackich i ich wielkości. Nazwa miasta Petersburg sugeruje nam jej rosyjskie pochodzenie. Przecież Alaskę Amerykanie kupili od Rosji. Jednak prawda jest inna co do nazwy miasta. W XIX wieku na tych terenach pojawił się Peter Bushman, norweski imigrant. To on zbudował tu pierwszą osadę rybacką, która przekształciła się potem w miasto o nazwie Petersburg. Od jego imienia i nazwiska. Wtedy to właśnie był duży napływ imigrantów z Norwegii i miasto dostało przydomek Mała Norwegia. Miasteczko to zostało zamieszkałe, zaludnione przez Norwegów na początku XX wieku i cały czas tutaj kultywują swoją kulturę norweską. W sklepach jest sporo pamiątek, no i flaga norweska jest tutaj w wielu miejscach eksponowana. Tradycje wikingów widać tutaj wszędzie, na wystawach sklepowych również. Czas wracać ze spaceru po tym miasteczku o rosyjskiej nazwie założonym przez norweskiego imigranta na Alasce. Czas płynąć dalej. Zbliżamy się do fiordu Tracy Art. Na nasze powitanie wypływają piękne growlery. Jest co fotografować i filmować. Takie growlery to jak małe góry lodowe. No to tylko 1/10 na powierzchni, reszta jest pod wodą. Tylko nie walnij. Górka, góreczka, ładna, ładna góreczka. No jak ci się taka górka podoba? Podpływamy bliziutko, bliziutko. Tylko uważaj, nie zdesz się. Ależ to bajka. Słuchaj, niczym chmury na wodzie. Z każdej strony, jak się podpływa, to w słońcu inny widok. Ale rewelacja, ale bajka. Podpływając do takiego dużego lodu, trzeba uważać nie tylko to, co jest nad wodą, ale również to, co jest pod wodą, bo tam więcej tego lodu jest. Chcesz dotknąć? Dotkniemy czy nie dotkniemy? Czarny lód. Słońce już jest nisko nad horyzontem. Chyli się ku zachodowi. W tym oświetleniu growlery wyglądają bardzo interesująco. Na wieczór wpływamy na kotwicowisko, do jedynej zatoczki w Tracy Arm. Panie kapitanie, wszystkiego najlepszego. 66. urodziny w słońcu przy lodowcu Tracy Arm. Dzisiaj oglądaliśmy growlery, a teraz wieczorem stoimy sobie na kotwicy i czas na celebrację. Make a wish, tak? No co tutaj wymyśleć? No coś wymyśliłem. Do wody. No ale to prawdziwy. Niepijący człowiek, abstynent, ale przy takiej okazji pozwolę sobie troszeczkę wypić. Także. Z
100 lat, panie kapitanie. Dziękuję bardzo i żeby jeszcze 100 lat móc pływać, żeglować po morzach i oceanach. Z taką załogą. Zdrówko. Tutaj staliśmy. Następnego dnia rano wypływamy z zatoczki i płyniemy w głąb fiordu. Do lodowca mamy 20 kilka mil. Fiord Tracy Arm jest położony w połowie drogi pomiędzy Petersburgiem i stolicą Alaski Juneau. Jest stąd około 70 km do każdego z tych miast. No rewelacja. Taki błękitny lód. Fiord Tracy Arm jest częścią rezerwatu przyrody, którego powierzchnia jest ponad 2,5 tysiąca km kwadratowych. 1/5 powierzchni fiordu jest pokryta lodem. Latem jest dużo pływającego lodu różnej wielkości, od małych kawałków wielkości ręki do tak dużych jak 3-piętrowy budynek. Na końcu fiordu znajduje się lodowiec Sawyer, który cieli się, czyli kruszy, powodując odłamywanie się lodu. Na Grenlandii w podobny sposób powstają olbrzymie góry lodowe, czyli ogólnie mówiąc bryły lodu pływające po powierzchni wody lub osiadłe na dnie. Co jest za zakrętem? Zmienia się widok. Zawinkla inny widok. Światowa Organizacja Meteorologiczna definiuje, że góra lodowa to bryła o powierzchni przekraczającej 300 metrów kwadratowych i wystająca ponad 5 metrów nad powierzchnią wody. Mniejsze bryły to dłamy góry lodowej, a jeszcze mniejsze to growlery. Mianem growlera określa się bryłę lodu wystającą ponad lustro wody na wysokość mniejszą niż 1 metr i zajmującą powierzchnię około 20 metrów kwadratowych. Growlery i małe górki lodowe dryfują z prądem przypływu i odpływu. Odbiciem jest rzeczywiście fantastyczne. Miejscami powstają nawet duże prześwity gładkiej wody. Wtedy można szybko płynąć do przodu. Czasami trzeba omijać. Zwolnij trochę. Ale jest czyściutka ta. Ale kolory. Góry lodowe i growlery są zwykle barwy białej lub biało-szarej. Wynika to z tego, że zbudowane są ze śniegu i lodu, odbijającego promienie słoneczne w całym zakresie promieniowania widzialnego. Dodatkowo niejednorodność lodu powoduje odbijanie i rozpraszanie promieni słonecznych padających na lód. Chyba starczy już tych encyklopedycznych informacji, bo na wodzie coraz więcej lodu. Do lodowca jeszcze daleko, a tu coraz gęściej. No, coś się tam odłamuje. I bawimy się w Titanica? Jeszcze. Przyjemnie tutaj popatrzeć i w ciszy, w dryfie postać między tymi bryłkami. Growlery te wyglądają prawie jak górki lodowe, góry lodowe. No jest bardzo ciekawa, ładna sceneria. Przyjemnie tutaj. Nie dotknąłeś. Dotknąłem? Nie. Teraz, dobra. I stoimy. To co, wychodzimy na ten lód? Co? Na lodzie jesteśmy. Wyprowadziłaś mnie na lód. A to jest cumowanie do lodu. Albo kotwiczenie. Na razie dotknęliśmy kotwicą, ale nie zakotwiczyliśmy. Teraz będzie można kotwicę wynieść albo wywrócić na lód i możemy sobie tak stać i zapisać w dzienniku jachtowym jako kolejne kotwiczenie. No to, że ta górka lodowa będzie z nami płynąć, no ale my będziemy zakotwiczeni. Ładnie to wygląda.
No, wyglądasz zupełnie jak w lodach. Takie bryłki trzeba uważać, żeby nie zawadzić i żeby nie spadła na głowę taka jedna czy druga. Uwaga! Ha, ha. Nie dotknąłeś dziobem, tylko zawadziłeś kotwicą. Jeszcze raz. Dobra. Rozbijamy lód. Starczy. A co ty, z krylodowej pomost chcesz sobie zrobić? Stoimy sobie. Nikogo my się nie boję. Możemy spróbować, jak smakuje ten lód. Całkiem słodki. No. Tysiącletki, czysty. Bez chemii. Bez chloru, bez wszystkiego. Prawdziwy lód. Sama natura. Ta natura zaraz walnie w łódkę. Możemy cumować. Suma na biegowo! Jest suma na biegowo! Przycumowane. Do manewru kotwiczenia. Kotwica stoi. Trzyma? Trzyma. Stoimy za kotwiczenie. Kotwiczenie zaliczone. Manewr kotwiczenia i w pozycję geograficzną trzeba wpisać kotwiczenie. Teraz możemy sobie lunch zjeść, popatrzeć na uroki alaskańskie. No odpychaj, odpychaj, rączko, odpychaj. A może wysiądziemy na tą górkę? No sypie się, stary ten lód, sypie się. No ma kilkanaście wieków. No, prawdziwy lód, wiekowy. Tysiącletni. Możesz spróbować, jaki smak. Słony? No, posmakuj. Jaki smaczek? On się fajnie kruszy, wiesz? Takie kryształki się. Krystaliczny lód. Krystaliczna woda. Ale słodki. No słodki, no bo słonej wody nie ma. Pod wodą jakbyś zamoczyła, to byłby słony. I z takich kryształków się składa całość. No to mamy spacerek po... Odepchnęłaś za bardzo i odpłynęliśmy. Odpychamy się od lodu. Takie zabawy z lodem mogę robić tylko dlatego, że płynę na łódce własnoręcznie wybudowanej. Na łódce komercyjnie budowanej no raczej bym nie ryzykował takiego uderzania w lód i rozbijania. Kiedy budowałem ponad 30 lat temu łódkę, moja żona żartowała, że chyba buduje pancernik Patiomkin, bo nie żałowałem materiałów, nie żałowałem usztywnień, wzmocnień. Także teraz, po latach, nie żałuję tego, co zrobiłem i bezpiecznie czuję się na tej łódce i mogę bawić się z lodem. No niestety tym razem daleko się nie da dopłynąć, poprzednio byłem to znacznie dalej, także chyba lodowca nie zobaczymy, bo to dopiero za następnym zakrętem widać. No ale lód bardzo, bardzo efektownie wygląda, bardzo imponująco. No dobrze, że w planie mamy jeszcze kilka następnych lodowców, także jak nie jeden, to drugi czoło lodowca zobaczymy. Zostało nam 5 mil do lodowca i już się nie da dopłynąć. No to idziemy szukać innych lodowców. 3 lata temu dopłynąłem prawie do czoła południowego lodowca. Wyjątkowo piękna pogoda, no trochę wiaterek chwilami powiewa. A jednak cel uświęca środki. Pokazuje się w całej okazałości w pięknym słońcu lodowiec. Teraz pytanie, jak daleko płynąć. Bo tu coraz gęściej tutaj i zaczyna się robić bardziej niebezpiecznie. A do północnego lodowca, to nawet dalej, płynąłem pod lodowcem, według mapy oczywiście.
Jest to widok mocarny, można powiedzieć. Na pokładzie Warsowi życie płynie jak w bajce. Pod lodowcami Alaski. No to co, odpływamy. Nie ma co dalej się pchać, bo i tak nie dopłyniemy do lodowca, a widoki ładne były. A gdzie indziej będziemy oglądać lodowiec, a nie będzie z kolei grumlerów. Co tam widzisz? Ty i tu w tym drugim to samo. To jest w lodzie. Tutaj wystaje półka. Tak, tu nie podchodź za blisko. Bardziej w lewo. Jaki kolor. Zatoczka nawet jest, można by tutaj zacumować tej zatoczce w lodowcu. W grotach skalnych. Jeszcze trochę i się umówię ten kawałek. Klub do wody. Można by tam w środek wjechać, ale jakby to się zwaliło. Nie, tu nie przechodź, no. Zobacz, widzisz, że to jest całe popękane. Kolory, barwy, kształty. Widoki niesamowite, wspaniałe. Tracy Arm, nie licząc Zatoki Lodowców Glacier Bay, jest jedynym miejscem w południowo-wschodniej Alasce, gdzie lodowiec dochodzi do wody i można pływać w lodzie, bawić się z lodem i podziwiać te uroki, co stworzyła natura. Z Petersburga do stolicy Alaski płynęliśmy wspaniałymi fiordami. Obserwowanie wielorybów i delfinów to wrażenia niezapomniane. No nie dopłynęliśmy jednak, tylko do Mariny Aku Bay. W stolicy Alaski trudno by było zacumować i pozostać tam przynajmniej na dobę. Jest zbyt ciasno. Z Mariny w Aku Bay jest około godziny drogi autobusem do stolicy. Juneau, stolica amerykańskiego stanu Alaska od 1906 roku. Centrum miasta leży u podnóży masywu górskiego Mont Juneau. Nie jest to ani największe miasto, ani nawet jedno z największych na Alasce. Pod koniec XIX wieku dotarli tu pierwsi poszukiwacze złota, którzy założyli osadę górniczą. A w 1981 roku została ona przekształcona w małe miasteczko, pierwsze na Alasce, od czasu wykupu Alaski przez Stany Zjednoczone. Nazwa miasta pochodzi od poszukiwacza złota Joe Juneau. I choć współcześnie panały propozycje przeniesienia wielu urzędów, póki co nadal Juneau jest stolicą.
Można tu dotrzeć jedynie drogą wodną bądź powietrzną. Drogowego połączenia z resztą Alaski też nie ma. Lot śmigłowcem nad lodowcami to jedna z turystycznych atrakcji tutaj. Tyle, że nie na każdą kieszeń. Godzinna wycieczka kosztuje $250. Kolejna propozycja to wjazd kolejką linową na szczyt Mount Roberts, górujący bezpośrednio nad samym centrum miasta, należący do miejscowych Indian. Cena biletu na wjazd na tą kolejkę to $30. Na szczycie, poza piękną panoramą obejmującą góry Chicken, przesmyk Stephen Passage, wyspę Douglas i centrum miasta, są też tereny spacerowe. Spacer głównym deptakiem Juno ciekawy. Co mnie bardzo zaskoczyło, to duża ilość sklepów jubilerskich. Naliczyłam ponad 10. Sprzedają tam złoto, srebro i oprawione w ten kruszec szlachetne kamienie, w tym brylanty. Zastanawiałam się, kto tu kupuje tak drogą biżuterię. Okazało się, że są to specjalne sklepy dla turystów z wielkich statków wycieczkowych. Czy kupują? Pewnie trochę tak, bo inaczej jaki sens istnienia tych sklepów? Poza tym reszta sklepów też dostosowana dla turystów. Wracając do mariny, po drodze zobaczyliśmy mój pierwszy lodowiec o nazwie Mendenhall. Spływa on z południowej części wielkiego pola lodowego Juno. Ma długość 19 km i szerokość 2,5. Wysokość czoła około 30 metrów. Stopnienia lodowca utworzyło się stale powiększające się zastoisko wodne. Jezioro Mendenhall. Powrót do mariny i krótka wizyta w pobliskim pubie. Działał tam słaby internet. Można było sprawdzić pogodę, pocztę i popłynąć dalej. Z Aku Bay płyniemy na przysłowiową chwilkę. Maleńka miejscowość, turystów tu jeszcze nie widać, ale mieszkańcy mają nadzieję, że z czasem turystyka i tu się rozwinie. Opuszczamy fiordy i płyniemy dalej już na Pacyfik. Cieśniny południowo-wschodniej Alaski żegnają nas ładną pogodą. Po minięciu Cape Spencer wypływamy na otwarty ocean i pogoda bardzo zmienia się. Pierwsze 130 mil po oceanie do Yakutat okazuje się wyjątkowo uciążliwe. Silny wiatr, deszcz, bardzo ograniczona widoczność i wysoka oceaniczna fala rzuca warstwą na wszystkie strony. Chwilami poprawia się widoczność i widzimy lodowce na brzegu. Po półtorej doby bujania się na oceanicznej fali we mgle wpływamy do zatoki Yakutat. Następnego dnia nie ruszamy się z portu, bo pada deszcz i nie ma sensu płynąć do słynnego lodowca Hubbard. Pada sobie deszczyk, pada sobie równo. W miasteczku niewiele jest do zwiedzania. Typowy koniec świata, gdzie nawet internet dociera z zaporami. Telefony komórkowe nie działają, bo jest tu tylko lokalna sieć nie do użytku dla nas. Życzliwy mieszkaniec zrobił nam małą wycieczkę i pochwalił się swoim domowym tartakiem.
4-inch. Oh. When I cut, if you're cutting 2x6s, you can move this down, and then I can cut. What I'll do is I'll cut the top of this off flat first. Just cut the top off, and then when I come in, I'll go down 12 inches. So I cut two by six. Te wszystkie domy zrobione są z tego tartaku. Deski są z tego tartaku. It's all spruce. Kałumy. Everything's spruce here. Piękna. Super. Very simple. Też szowy jak u taty. Trzeciego dnia przyjaśniło się i wypływamy w głąb zatoki. Jeszcze odległy lodowiec widać bardzo dobrze. Lodowiec Hubbard znajduje się częściowo na Alasce w Stanach Zjednoczonych oraz w kanadyjskim Yukonie. Jest on największym uchodzącym do wody lodowcem Ameryki Północnej oraz największym tego typu niepolarnym lodowcem na świecie. Fale zatwartego oceanu wpływają do zatoki Yakutat i cały czas powodują rozkołys wody i growlery bujają się na tej wodzie. No, do tej to raczej nie będziemy dochodzić. Żeglowanie przy lodowcach Alaski małym jachtem polega przede wszystkim na tym, że trzeba obserwować lód na wodzie, jak przemieszczają się growlery, bo prądy pływowe cały czas przemieszczają je w jedną i w drugą stronę. Trzeba wyszukiwać odpowiednie prześwity między większymi spiętrzeniami. W przeciwieństwie do większości znanych lodowców, które topnieją i zmniejszają się, lodowiec Hubbard od czasu, gdy został pierwszy raz naniesiony na mapy w roku 1895, posuwa się naprzód w głąb Zatoki Alaski i przyrasta na swojej grubości. Powierzchnia lodowca Hubbard wynosi prawie 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Swój początek ma on w kanadyjskim Yukonie, na stokach wysokiej góry Mount Logan, prawie 6000 metrów nad poziom morza. Lodowiec spływa stamtąd, kończąc swój bieg w wodach zatoki, w której obecnie znajdujemy się. Lodowce Alaski z jednej strony wszystkie są do siebie podobne, ale z drugiej strony każdy jest trochę inny, ma swoją specyfikę, inne położenie, inny rejon i inne widoki. Jeszcze jesteśmy bardzo daleko do lodowca, a widać już dosyć duże pole lodowe. Także nie dopłyniemy do końca, nie ma szans. No, moglibyśmy tutaj wpływać pomiędzy ten lód, może byśmy się zbliżyli bardziej do lodowca. No ale w tym wypadku nie ma dużego sensu. To nie Northwest Passage, gdzie trzeba było płynąć
do przodu, nie myśleć co z tyłu. No tutaj muszę myśleć, żeby wpłynąć i wypłynąć, bo lepiej byłoby nie stawać na noc w dryfie. Kalinka wylądowała na lodzie. Na lodzie. Hurra, hurra! Troszeczkę bliżej lodowca, ale w sumie nie będziemy dużo więcej widzieć, jak przebijemy się jeszcze dalej. Także widokowo jest niesamowite. Prądy pływowe cały czas przemieszczają pak lodowy i trzeba obserwować, z której strony jest go więcej lub mniej. Trzeba znajdować takie prześwity, żeby wpływać jak najdalej. Czasami trzeba nawet przebijać się przez ten lód. No, trzeba uważać. W lewo! I teraz w prawo. I teraz prosto. Ostrożnie, bo małe. Troszkę w lewo. W prawo. Jak tam jest prześwit? Pływa stateczek. Lód ze statku pcha się w lód. Po tych atrakcjach lodowych znowu wypływamy na otwarty ocean i żeglujemy w kierunku Icy Bay, czyli Zatoki Lodowej. Po całonocnej żegludze na otwartym oceanie wcześniej rano zbliżamy się do Zatoki Icy Bay. Szkoda jest nam korzystnego wiatru, bo żegluga była przyjemna i szybko posuwaliśmy się na zachód. Pomimo tego wpływamy do zatoki i kotwiczymy obok Lodge, czyli malutkiego ośrodka turystycznego. Jest to jedyne miejsce w tej olbrzymiej zatoce, gdzie ktoś mieszka. Jedyni goście to wędkarze i kajakarze, którzy szukają prawdziwego odludzia. Okazuje się, że jest tutaj niezablokowany internet, bo po co blokować, jak mało kto obcy tutaj dociera. Nie ma na jachcie telefonu satelitarnego i taki darmowy net robi na nas wielkie wrażenie. Tak daleko od cywilizacji można rozmawiać na Skype'ie, przekazać informacje na Facebook i oglądać na necie mapy pogodowe. Na Alasce nawet telefon komórkowy działa tylko w nielicznych miejscach, nie mówiąc już o internecie na smartfonie, który nigdzie tutaj nie działa na moim kanadyjskim telefonie. W poprzednim porciku Yakutat nawet telefon w ogóle nie miał zasięgu, a jedyne miejsce, gdzie można było skorzystać z internetu, było na lotnisku, dość odległym od portu. Po krótkim wypoczynku płyniemy w głąb zatoki, gdzie widać dużo malowniczych lodowców. Nic dziwnego, bo nawet nazwa jest Icy Bay, czyli Zatoka Lodowa.
Zatoka Icy Bay powstała w ciągu ostatnich 100 lat w wyniku szybkiego topnienia trzech lodowców. Na początku XX wieku wejście do zatoki było całkowicie zablokowane przez gigantyczny lodowiec. Z jego czoła cieliły się góry lodowe, które bezpośrednio wypływały do oceanu. Stuletnie topnienie lodowców stworzyło zatokę o długości ponad 30 mil z kilkoma rozgałęzionymi ramionami. W odróżnieniu od poprzedniej zatoki Yakutat z lodowcem Hubert, ta zatoka jest bardziej osłonięta od fal oceanicznych, bo przy wejściu jest kilka wysepek i płycizn, które skutecznie hamują zafalowanie. Dodatkowo w głębi zatoki jest zakręt, za którym są trzy fiordy, do których spływają trzy oddzielne lodowce. I z tej strony czyściusieńki. Niestety, znowu w tej zatoce jest dużo drobnego lodu, który tworzy pole lodowe, nie do przebicia się moją warsowią. W Tracy Arm mogłem bawić się w lodołamacz, bo były tam duże growlery. Przy małej prędkości mój mocno zbudowany kadłub mógł bezpośrednio uderzać w lód. Ale żegluga w polu lodowym jest inna. Te growlery to niczym chmurki zamiast na niebie, to na wodzie. Nie mam śruby napędowej w obudowie i jest ona bezpośrednio narażona na uszkodzenie przez małe okruchy lodowe, które mogą dostać się pod kadłub. Dlatego wolę nie ryzykować i nie wpływamy w gęste pole lodowe. Musimy zadowolić się pięknymi widokami, które są naprawdę niecodzienne i malownicze. Szkoda, że dzisiaj jest mało słońca, które zwykle urozmaica barwy lodu. Wieczorem znowu wypływamy na ocean. Po 3 tygodniach żeglugi z Vancouver i po przepłynięciu prawie 1400 mil morskich dopływamy do celu naszej podróży, czyli Prince William Sound. Żeglując prawie 400 mil morskich po otwartym oceanie od przylądka Spencer do wejścia do Prince William Sound nie spotkaliśmy żadnego statku na wodzie. Nic. Jedynie w rejonie Yakutat trochę małych kuterków i łódek. Ostatnie 2 doby na otwartym oceanie były wyjątkowo przyjemne. Słaby wiatr, gładki ocean i piękne zachody słońca. Cały czas pusty ocean. Dopiero zbliżając się do wejścia do Prince William Sound, pokazał się pierwszy statek. W czerwcu w tym rejonie Alaski praktycznie słońce zachodzi tylko na kilka godzin, a właściwie to jest szarówka. Która jest godzina? Godzina 12.20 alaskańskiego czasu w nocy. Wpływamy do porciku Whittier. Jest to małe miasteczko, które ma połączenie drogowe i kolejowe z największym miastem Alaski, Anchorage. Latem przyjeżdża tutaj dużo turystów, przede wszystkim pasażerowie statków pasażerskich, bo linia żeglugowa Princess Cruises ma tutaj swój własny duży terminal. Jest kilka małych hoteli, a większość mieszkańców mieszka praktycznie w jednym wielkim wieżowcu. Dla wędkarzy jest tu raj na ziemi, bo ryb nie brakuje i od razu na pomoście można obrabiać. Prince William Sound, po polsku Zatoka Księcia Williama, wcina się w głąb terytorium Alaski. Od Pacyfiku oddzielona jest kilkoma wyspami.
Przez nią przepływają wszystkie statki płynące do portu Valdez, w którym kończy się rurociąg doprowadzający ropę naftową ze złóż w północnej Alasce. 28 marca 1964 roku miało tutaj miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,2 stopnia Richtera. Trzęsienie to, zwane wielkopiątkowym, było drugim co do magnitudy wstrząsem sejsmicznym w historii pomiarów sejsmologicznych od roku 1900. Do dzisiaj na nieuaktualnianych całkowicie mapach morskich podawana jest poprawka głębokości, które zmieniły się w wyniku tego trzęsienia. Na początek wpływamy do Hermanfjord. Na pogodę mamy... W roku 1989 doszło do kolejnej tragedii na wodach Zatoki. Z tankowca Exxon Valdez wylało się tutaj kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych ropy, która zniszczyła wodę w zatoce oraz blisko 1900 km wybrzeży. Po prawie 30 latach praktycznie nie widać już skutków tej katastrofy. Powstałe w wyniku trzęsienia tsunami zniszczyło indiańską osadę Chenega oraz miasto Valdez. Mijamy lodowiec Surprise, czyli lodowiec Niespodzianka. Harriman-fjord. Na końcu tego fiordu jest lodowiec o tej samej nazwie. Od Whitner w linii prostej jest tylko około 15 mil, ale wodą trzeba tutaj płynąć około 40 mil. Lodowiec Harriman moim zdaniem jest jednym z najładniejszych lodowców w okolicy. Kotwicę wróciłem tu przy lodowcu, w ujściu strumienia, który nas wypycha na otwartą wodę. Ale widok jest wspaniały. Cisza, spokój, tylko szum wodospadów, potoków górskich spływających od lodowca i co chwila cielenie się lodowca, co chwila coś tam, jakieś huki słychać. To jest widok mocarny. Jesteśmy blisko lodowca, jakieś pół mili, nawet mniej, i widać te masy lodu. To jest potęga. Jak to wszystko wali się chwilami. Przed chwilą lodowiec cielił się. Zwaliła się masa lodu i fala popłynęła. No ale my jesteśmy bezpiecznie, w bezpiecznej odległości, nie ma problemu. I widać majestat tego wszystkiego. To jest masa lodu, to jest natura. Smocza jama pod Wawelem. No pod Wawelem jak Wawelem, ale pod lodowcem te zwały lodu to świeżo ocielony lodowiec. No nie udało się chwycić na filmie. Trzeba uważać, żeby nie rozjechać. Można tutaj dopłynąć tylko małym jachtem. Duże statki nie mogą, bo jest za płytko po drodze. Mniejsze statki, takie katamarany wycieczkowe, w jednodniowych, kilkugodzinnych rejsach nie dopływają, bo jest za daleko. Boczny lodowiec nazywa się lodowiec brudny, Dirty Glacier.
Małe stateczki wycieczkowe docierają tylko do lodowca Surprise. Lodowiec Surprise, czyli niespodzianka. No nie, może nie to niespodzianka, ale trochę lodu tutaj dużo, więc daleko nie podpływamy. Coś tam grzmi, coś się wali. Z lodu, odłamanego lodowców, natura przy pomocy temperatury i wody stworzyła wyjątkowe rzeźby. Żaden film lub fotografia nie odda w pełni wrażeń, kolorów i widoków niezwykłej natury. Lodowiec Serpentina, czyli serpentynka inaczej mówiąc, jest całkowicie czarny, posypany takim jakimś pyłem, jak wulkanicznym, że nie widać, że to lód. Wydaje się, że to jest coś innego, a to naprawdę jest przykryty czernią lód. Dalej popłynęliśmy fiordem Bary do lodowca o tej samej nazwy. W jednej zatoczce są trzy lodowce blisko siebie. Wyjątkowo ciekawe ukształtowanie terenu i bardzo surowe zbocza gór. Tam niedawno był lód. Tereny, z których ustępuje lodowiec, potrzebują około 300 lat, aby stały się zagospodarowane w pełni przez przyrodę. Podczas płynięcia okazało się, że mapa pokazuje, jak wpływamy w lodowiec. Lodowiec tak szybko się cofał, że nie uwzględniono tego na mapach i musieliśmy sobie radzić sami. Chodzi tu głównie o głębokości. Brak danych na mapie, a realnie pod wodą są skały. Pozostałe po cofnięciu się lodowca. Trzeba było uważać i to bardzo. Sonda nam w tym pomagała. Co to w ogóle jest lodowiec? Lodowiec to wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia się wiecznych śniegów. Lodowce są największym rezerwuarem słodkiej wody na Ziemi. Gromadzący się śnieg pod wpływem panującej temperatury przy dużej wilgotności powietrza i pod wpływem ciśnienia kolejnych warstw śniegu zmniejsza swoją objętość i stopniowo przekształca się w lód. Lodowce powstają tam, gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się dużej ilości śniegu, a jednocześnie jest zbyt chłodno, aby nagromadzony śnieg się topił. Gdy grubość nagromadzonego lodu przekroczy pewną wartość, około kilkadziesiąt kilometrów, to wywierane przezeń ciśnienie sprawia, że lód staje się plastyczny i zaczyna płynąć. Ciepło geotermalne wydobywające się z ziemi w kontakcie z lodowcem zwiększa ilość wody pod lodowcem, co działa jak smar. Lodowiec spływa w postaci języków poniżej granicy wiecznego śniegu, doliny górskie i inne obniżenia. Widzimy wtedy też wspaniałe wodospady wydobywające się spod lodowców. O, tam coś się wali, zwali się. Ładnie, ładnie daje. Wieczorem wpływamy do Ester Passage,
gdzie kotwiczymy. Z tego miejsca jest dobry punkt wypadowy do zwiedzania College Fjord, gdzie planujemy płynąć następnego dnia. Chwila refleksji. Tak blisko od lodowca, a tutaj w tej zatoczce zupełnie inny świat. Drzewa zielone, woda cieplejsza i w ogóle cieplej. College Fjord położone jest w północnej części Prince William Sound. Jest to popularne miejsce dla statków wycieczkowych. Z jednego miejsca można jednocześnie zobaczyć aż 8 lodowców. W fiordzie tym jest 5 dużych lodowców Tidewater, czyli lodowców, które kończą się w wodzie, oraz dziesiątki mniejszych lodowców. Lodowce te mają nazwy renomowanych uczelni ze wschodniego wybrzeża. W północno-zachodniej części fiordu są nazwy uczelni kobiecych, a w części południowo-wschodniej nazwy uczelni męskich. College Fjord został odkryty w 1899 roku podczas wyprawy Horrimana. Wtedy też nazwano te lodowce. W 1964 roku tutaj w College Fjord znajdowało się epicentrum trzęsienia ziemi tzw. wielkopiątkowego, najpotężniejszego trzęsienia ziemi w historii Stanów Zjednoczonych. Najbardziej okazały i największy jest lodowiec Howard, do którego płyniemy najpierw. Będąc bardzo blisko takich lodowców, można pojąć ich piękno i potęgę. To wszystko daje nam natura i warto to docenić. Natura potrafi być piękna, zaskakująca i groźna. Ile kryje jeszcze w sobie tajemnic? Co kryją w sobie lodowce? Jakie tajemnice? Jakie skarby? Natura w lodzie tworzy swoisty album, z którego topniejący lód uwalnia niektóre kartki, czasem nawet sprzed tysięcy lat. Zatem warto zobaczyć lodowce, nim stopnieją. Po sesji filmowej przy lodowcu Hardware podpływamy do lodowca Yellow. W zatoce tej jest bardzo dużo fok. Widać, że upodobały sobie to miejsce. W takiej niezwykłej scenerii tylko foki czują się jak u siebie w domu. Wylegują się na wodzie i przyglądają się intruzom, którzy przypływają oglądać te cuda natury. Ale się przyglądają, wiesz? One śpią.
Zimą to są bardziej leniwe. Już jedna poszła. Po wodach Alaski żeglowałem już wielokrotnie. Pogoda potrafi zmieniać się tutaj bardzo szybko. W ciągu jednego dnia potrafi być mgła, deszcz i słońce. Cisza i bardzo silny wiatr. To jest normalne na Alasce. Żegnamy College Fjord. Na noc zatrzymujemy się w Hobo Bay, a na drugi dzień wpływamy do zatoki Blackstone Bay, gdzie na końcu jest lodowiec o tej samej nazwie. Zatoka wita nas gęstą mgłą. Widoczność bardzo słaba. Jedynie widać zielone brzegi, ale dalej lodowca nie widać. Zastanawiam się, czy płynąć dalej, bo mgła i lodowca możemy nie zobaczyć. I mgła się podnosi. Wyłania się lodowiec. Atrakcją tej zatoki jest wysoki wodospad wypływający spod lodowca. Obok jest kilka mniejszych wodospadów. Ale potężny. Przy lodowcach wiatry są bardzo zmienne. Potrafi być całkowita cisza, a za chwilę silny spadowy wiatr z otaczających gór, albo zimne podmuchy od lodowca. Czasami bardzo silne, co najlepiej widać patrząc na banderkę. To jest potęga, potęga, jaka masa lodu. Ile tutaj lodu, ile wody słodkiej zachowane. Wpływamy do następnej zatoczki. Jedne lodowce topnieją, a inne potrafią pojawiać się tam, gdzie ich nie ma na starszych mapach morskich. W tej zatoczce nie ma na mapie dużego lodowca i nie ma też on swojej nazwy. Dla żeglarzy z Polski Alaska jest wyjątkową egzotyką. Może dlatego, że niewielu tutaj dociera. Powodem tego jest chyba to, żeby tu dotrzeć jachtem i wrócić do kraju, musi to być rejs praktycznie dookoła świata. Niestety, zachodnie wybrzeże Kanady i południowa Alaska nie jest na trasie klasycznych rejsów wokół ziemskich. To już nasze ostatnie lodowce w tym rejsie. W ciągu tygodnia, żeglując po wodach Prince William Sound, przepłynęliśmy około 250 mil. Teraz wracamy do Whittier. Małe, urokliwe, portowe miasteczko położone nad Zatoką Księcia Williama. Życie na Alasce nie jest łatwe. Mroźna kraina skrywa wiele niezwykłych osiedli ludzkich, w których mieszkańcy musieli stworzyć małe, samowystarczalne społeczności.
Whittier można wyruszyć dalej na Alaskę promem, kolejką, bo samochodem. Koniec rejsu, koniec Onco Sailing. Pierwsza część rejsu zakończona. Warsowia zostaje w marynie w Whittier. Razem z Haliną wracam samolotem do Vancouver. Do lotniska w Anchorage jedziemy przez bardzo ciekawy tunel. Tunel ten Amerykanie wybudowali podczas II wojny światowej. Ma tylko jeden pas ruchu. Samochody jadą raz w jedną stronę, raz w drugą. I tak samo z pociągiem. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Warszawa zacumowana, a my dalej autem 60 mil, to jest około godzina 20 minut jazdy i jesteśmy w Anchorage. Czekając na samolot do Vancouver, mamy dzień na zwiedzanie miasta. Anchorage to największe miasto Alaski. Jest położone na południowym wybrzeżu nad Zatoką Cooka. Nazwa miasta oznacza miejsce kotwiczenia. Rzeczywiście, kiedy założono tu osadę w 1914 roku, służyła ona głównie jako baza do dalszej eksploracji. Miasto to jest jednym z najciekawszych miejsc na Alasce. Latem temperatury dochodzą nawet do plus 25 stopni. W Anchorage mieszka około 280 tysięcy ludzi, co stanowi prawie połowę populacji całego stanu Alaska. Jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem tego stanu. Biali, Indianie i rdzenni mieszkańcy Alaski, Azjaci, Afrykanie, ludy Pacyfiku i inne grupy etniczne. Na Alaskę przypada najwyższy odsetek prywatnych samolotów na mieszkańca w całych Stanach, a prawdopodobnie i na całym świecie. Małe samoloty to tutaj nie luksus, a zwyczajny środek transportu i rozrywka. W Anchorage jest nawet jezioro pełne wodnopłatowców. To jezioro jest tak naprawdę parkingiem tych małych samolotów. Miejsca tam są na stałe wykupywane i przekazywane rodzinnie jako spadek. Ktoś nowy musi czekać długie lata, aby spełniło się takie miejsce do parkowania. Czy wiecie, że Alaska jest jedynym stanem USA, gdzie posiadanie marihuany jest legalne? W 1964 roku miasto nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi. 9,2 stopnia w skali Richtera. W jego wyniku zginęło wtedy ponad 130 osób. Miasto później odbudowano i dziś jest dość nowoczesnym i ładnie wyglądającym miasteczkiem. 10 km od centrum Anchorage znajduje się największy węzeł komunikacji lotniczej Alaski. Port lotniczy Anchorage Ted Stevens. Obsługuje on nie tylko linie krajowe, ale także międzynarodowe. Jesteśmy i my na tym lotnisku, ponieważ z Anchorage lecimy samolotem do Vancouver. Do powrotu do Polski pozostało mi około tygodnia. To za mało, aby wracać łódką z Alaski do Vancouver. Moja przygoda na Alasce zakończona. Od Polski to bardzo daleko, ale byłam i widziałam te wspaniałe lodowce. Na świecie jest ich dużo, w wielu miejscach. Czy uda mi się zobaczyć kiedyś te inne miejsca? Tego nie wiem. Po dwóch tygodniach wróciłem i rozpoczęła się druga część rejsu. Tym razem rodzinny rejs z Whittier do Whittier. Załoga to moja żona Elżbieta i jej siostra Dorota. Ponowne oglądanie tych samych miejsc było bardzo interesujące, bo te same lodowce oglądane przy innej widoczności i oświetleniu, raz w słońcu, albo w dni pochmurne lub w zamgleniu, wyglądały całkiem inaczej. W ciągu 9 dni przepłynęliśmy 186 mil morskich. 31 lipca zostałem na jachcie sam. Przede mną było około 1300 mil morskich żeglugi powrotnej do domu w Vancouver.
Prognozy wiatrowe nie były zachęcające, ale nie miałem wyboru. Jeden dzień był ok, ale potem w zatoczce Garden Cove, blisko wyjścia na otwarty ocean, stałem na kotwicy dwie noce, czekając, żeby wydmuchał się sztorm na otwartym oceanie. Pierwszy dzień na oceanie okazał się bardzo przyjemny. Wyszło słońce, wiatr ucichł i tylko pozostała wysoka oceaniczna fala rozbujana sztormami. Przylądek Świętego Eliasza na wyspie Kajak mijam w małej odległości. Spiętrzenie fali oceanicznej i silny przeciwny prąd bardzo utrudnia żeglugę. Płynę blisko brzegu i patrząc od strony otwartego oceanu, podziwiam lodowce, których nie mogłem widzieć, żeglując we mgle w pierwszej części rejsu. Wejście do Lituya Bay. Mijam po drodze, ale chyba tym razem zrezygnuję z wejścia, bo niestety i czasowo, i pływowo nie najlepiej pasuje. Musiałbym po ciemku wychodzić albo czekać drugi dzień. Po ponad trzech dobach, płynąc non-stop po oceanie i przepływając ponad 400 mil morskich, wpływam w cieśniny południowo-wschodniej Alaski. Ocean był łaskawy, ale tak zwane wody osłonięte dopiero pokazały mi, co to jest Alaska. Przetrwam Strait, mam południowy, czyli przeciwny wiatr o sile do 20 węzłów. Chowam się do kolejnych zatoczek, ale nawet tam, stojąc na kotwicy, chwilami wieje mi do 20 węzłów. W Baranow Warm Springs robię sobie jeden dzień odpoczynku. Gorące źródełka. Górna wanienka, woda spływa tutaj do dolnej. Ale widok jest wspaniały. Szum wodospadu. Zimna woda, lodowata z potoku, a tutaj wygrzewa się człowiek tak, że aż za ciepła woda, żeby zanurzyć się. Można tutaj sobie siedzieć, wygrzewać się w tej wodzie i patrzeć na zimną wodę spływającą z wodospadu. Następnego dnia znowu walka z przeciwnym wiatrem i zdobywaniem nimi. Kolejne dni to płynięcie przy zmiennej pogodzie, słońce, mgły i czasami deszcz. W Prince Rupert zaliczam odprawę graniczną i jestem już w Kanadzie. W Inside Passage żegluga jest monotonna, jedynie czasami wieloryby uatrakcyjniają płynięcie. Bardzo dobrze sprawdza się mój nowo zainstalowany przed rejsem grot zwijany na rolewę, tak jak zwykle zwijany jest fok na jachtach żaglowych. Podobne rozwiązania widziałem na nielicznych jachtach, ale mój patent jest taki, że zwijany grot jest obok masztu i stary grot może być również używany. Takie rozwiązanie w praktyce okazało się rewelacyjne. Tylko jednym pociągnięciem mogę rozwijać i zwijać grota. Odwiedzam następne gorące źródła, Bishop Bay Hot Springs. Gorące źródełka są w takim domku z pięknym widokiem na zatokę. W porównaniu do innych gorących źródeł w BC Alasce, te są zagospodarowane. Jest budka, rozbieralnia, główna wanna, miejsce do kąpania się, wymycia mydłem i część pod daszkiem i część pod gołym jedem. Także taka kąpiółka po żeglowaniu jest bardzo dobrą przerwą, więc dlatego pływam od gorących źródeł do gorących źródeł. Po wymyciu się teraz do górnej wanienki. Woda gorąca wypływa gdzieś tam w górach wyżej i jest doprowadzona przez taką rurę tutaj. Po kąpiółce przyjemnie posiedzieć na ławeczce z widokiem na zatokę. W Johnston Strait zwykle wieją silne wiatry zachodnie. Tym razem korzystne dla mnie. Wiatr o sile do 30 węzłów pcha mnie do przodu
i Warszawia wyprzedza spienione grzywy fal. W ciągu 59 dni żeglugi przepłynąłem w sumie 3216 mil morskich, odwiedzając liczne miejsca z oglądaniem kilkudziesięciu lodowców, 31 kotwiczeń i 24 cumowań do pomostów w różnych portach. 24 sierpnia w Vancouver mam miłe powitanie. Witamy, witamy! Boniek na swojej Krakowi razem z Danielem z załogi sławnego Nektona wypływają na moje powitanie. Trochę wuja dzisiaj. No pięknie to poszło, Jurku, pięknie! I nadspodziewanie szybko! Nasze gratulacje! Yeah. Bardzo ciekawy patent. Ludzie, kiedy ja to na moim jachcie zamontuję? Za szczęśliwy powrót! Tak jest! Witamy w Vancouver. W Marinie powitał mnie Włodek z Five Shillings i wspólnie z załogą Krakowi pijemy powitalnego szampana.